Witam Państwa bardzo serdecznie w nowej serii Karty na Stół. Z tej strony Mikołaj i dzisiaj pierwszym Państwa miłym gościem będzie Marszałek Senior Sejmu 9. kadencji, Pan Antoni Macierewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Witam Państwa. I Informacja z ostatniej chwili sąd w końcu zgodził się na wydanie nakazu aresztowania Wiktora Ryżenki, czyli jednego z kontrolerów lotów w Smoleńsku. Czas to jest oczywiście 30 dni. Czy uważa Pan, że to cokolwiek czy jest to raczej taki symboliczny akt? Nie, to nie jest symboliczny akt, to jest decyzja prawna, na którą czekaliśmy naprawdę od wielu lat. Myślę, że opublikowanie raportu pod komisji Smoleńskiej tutaj przesądziło i wskazało sądowi, że odrzucenie tego wniosku byłoby zupełnym bezprawiem, dlatego bo raport jednoznacznie udowadnia, że zarówno pan Ryżenko, jak i pan Plusnin świadomie Sprowadzali samolot tak, że gdyby polscy piloci realizowali te komendy, które im podawano, to katastrofa by miała miejsce co najmniej kilometr przed pasem lotniska i było to świadome działanie. Utrudniające pilotom loty. Oni zresztą zdecydowali dużo wcześniej, bo na wysokości 100 metrów, że odejdą na drugi krąg i zaczęli odchodzić na drugi krąg, co jest poświadczone zresztą w zapisach zwierzy kontrolerów lotu. Myśli Pan, że ci ludzie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności na przykład może przez Międzynarodowy Trybunał? Mam nadzieję, że tak. Na to, na to liczę, że państwo polskie zwróci się do Międzynarodowego Trybunału w w Strasburgu w związku z właśnie wnioskami, jakie są zawarte w raporcie wskazującymi na to, że do katastrofy doszło na skutek eksplozji i zniszczenia samolotu przez eksplozję. W związku z tym, podobnie jak Ukraińcy, podobnie zresztą jak inne państwa związane z katastrofą MH17, także Polska w sprawie Zbrodni Smoleńskiej ma obowiązek zwrócić się do Międzynarodowego Trybunału i Sądzę, że jest przygotowywany właśnie taki wniosek, i rychło zostanie przekazany do Trybunału. Tak powinno się zdarzyć. Czyli jeszcze ten wniosek nie został przekazany? Nic o tym nie wiem. Myślę, że pan jako dziennikarz może mieć na ten temat większą wiedzę. Ja nie mam takiej wiedzy. To nie, jest, to nie jest decyzja komisji, to jest decyzja premiera rządu i ministra spraw zagranicznych. A będą jeszcze kolejne raporty, dalsze efekty pracy komisji, czy już Państwo zakończyli swoje prace? Znaczy, raport jest ostateczny, w tym sensie, że w sposób jednoznaczny, ostateczny i bezdyskusyjny wskazuje przyczyny techniczne przyczyny katastrofy, no, ale jak Państwo sobie zdaliście sprawę, zbrodnia smoleńska ma tak szeroki aspekt zagadnień, zarówno związanych z nie tylko działaniem służb rosyjskich i polityków rosyjskich, ale także np. służb podległych panu Donaldowi Tuskowi, całą polityką, jaką prowadził pan Donald Tusk oraz Platforma Obywatelska Polityką soju Wspierania Sojuszu Rosyjsko rosyjsko-niemieckiego, więc mamy te aspekty energetyczne, mamy aspekty działania służb, mamy aspekty związane z fałszowaniem z fałszowaniem dowodów związanych z zbrodnią smoleńską i z fałszowaniem nie tylko przez Rosjan, ale także wspieraniem przez służby podległe Tuska, Tuskowi, właśnie wspieraniem strony rosyjskiej. To jest rzecz wstrząsająca, którą ja przez ponad 30 lat zajmowałem się służbami, kierowałem służbami zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi w swoim czasie, więc wiem mniej więcej jak to działają i nie spotkałem się nigdy, ani w Polsce, ani na świecie, z taką sytuacją, żeby służby kraju, którego prezydent został zamordowany, działały na, na, w ten sposób, by ukryć. Tę zbrodnię, by wspierać y, ludzi, którzy doprowadzili do śmierci polskiej elity i polskiego prezydenta. To się zdarzyło w historii y, najnowszej historii y, y, świata chyba po raz pierwszy. Więc y, rozumiecie Państwo, w związku z tym, że ta problematyka jest tak szeroka, iż na pewno znajdą się jakieś nowe informacje z pewnością, nie, ma, nie mam co do tego wątpliwości, więc liczę na to, że będą one wtedy opublikowane, ale nie zmienią one istoty rzeczy. Do zbrodni doszło na skutek eksplozji. Uważa Pan, że wtedy w rządzie albo w większości rządowej byli agenci rosyjscy? Jeden z załączników raportu, wszystkie załączniki liczą ponad 10 tysięcy stron, jeden z załączników liczy, liczący ponad 400 stron zajmuje się właśnie między innymi tą problematyką, o którą pan pyta a, i wskazuje na to, jak głęboko była spenetrowana struktura wojskowa agenturą rosyjską. To są... Nie dziesiątki ludzi, ale dużo więcej. Ten załącznik jest niesłychanie ważny. Jego fragmenty w jakiś sposób będą zapewne publikowane. On jako całość nie jest przeznaczony do publikacji, ale poszczególne części myślę, że będą, że będą przekazywane opinii publicznej, bo opinia publiczna powinna się dowiedzieć, jak głęboko tkwi była. Ustrukturalizowana penetracja rosyjska służb komunistycznych, a potem działających na rzecz Rosji. A powiedziałby pan, że po siedmiu latach rządu Prawa i Sprawiedliwości w strukturze wojskowej, czy też w Sejmie nie ma już agentów rosyjskich, przynajmniej po stronie właśnie Prawa i Sprawiedliwości? Nie jestem człowiekiem, który kieruje służbami. Nie mam w tej sprawie merytorycznej wiedzy, ale nie sądzę, żeby w Prawie i Sprawiedliwości znajdowali się agenci rosyjscy. To jest jakaś bzdura raczej mająca ukryć fakt, że ten problem to jest problem SLD, to jest problem Platformy Obywatelskiej, to jest problem tych polityków, którzy wspierali politykę rosyjską i politykę Sojuszu Rosyjsko-Niemieckiego. Więc proszę kierować pytania tam, gdzie mamy do czynienia z największym zagrożeniem. A uważa pan, że sejm jest wolny od ludzi, którzy są agenturą wpływu, na przykład, albo są jak to powiedział kiedyś Lenin, pożytecznymi idiotami? To są sformułowania, których bym nie używał, dlatego że w Sejmie mamy do czynienia z bardzo różnymi poglądami. Często są to poglądy, które są działaniem wspierającym także stronę rosyjską w sposób zupełnie oczywisty. Decyzja, oświadczenie, diagnoza. Czy jest to spowodowane poglądami politycznymi, czy też poglądami politycznymi powiązanymi na przykład z jakimś rodzajem uzależnienia, na przykład agenturalnym, to jest decyzja diagnoza, którą muszą sformułować służby specjalne. Myślę, że politycy nie powinni się tym zajmować. Wystarczy, że mamy świadomość, iż działanie na rzecz imperializmu rosyjskiego jest. Szkodliwe i jest zagrożeniem dla Polski. ABW zajęło się częścią mediów, które uznano za powielacze rosyjskiej propagandy. No, na przykład na Ukrainie zdelegalizowano parę partii, które były uznawane za prorosyjskie, a w Polsce m.in. w Ralu 24 utrzymało blokadę. Czy uważa pan te działania ABW za słuszne, za potrzebne, za potrzebne w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą? Najpierw odpowiem jeszcze na poprzednie pytanie, do końca odpowiedzieć na poprzednie pytanie, dlatego że mamy do... trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że sprawa zbrodni smoleńskiej jest pewnego rodzaju konsekwencją całego przebiegu wydarzeń i działań politycznych, zwłaszcza formacji właśnie takiej jak Platforma Obywatelska, czy jak SLD, jak Lewica. W ciągu ostatnich 30 lat te formacje robiły wszystko, żeby nie można było przeprowadzić w Polsce pełnej dekomunizacji i pełnej deagenturalizacji. De, de Mówię to jako osoba, która zajmowała się tą problematyką przynajmniej od 1991 roku, gdy byłem ministrem spraw wewnętrznych i gdy później rozpocząłem, rozpocząłem działania lustracyjne, które były później były atakowane brutalnie, uniemożliwiły. Działania ówczesnie rządzących przedstawicieli, czy PSL-u, czy SLD, czy Platformy Obywatelskiej, miały charakter po prostu drastycznych represji, mających uniemożliwić pozbycie się agentury rosyjskiej z Polsce. I to wszystko doprowadziło do tego, że powstały struktury, które były przeniknięte agenturą, i to ułatwiło doprowadzenie do zbrodni. Smoleński. I dlatego też problem, który nam uświadamia ta tragedia, to jest, jeżeli nie chcemy doprowadzić do tego, by one, się, by one się powtarzały. Musimy przeprowadzić deagenturalizację i dekomunizację w Polsce. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy narażeni nieustannie na takie działanie. Być może właśnie to, o czym Pan mówi, to jest sytuacja mająca zapobiec propagandzie rosyjskiego imperializmu, ale to nie wystarczy. To jest tylko część problemu. Istotą jest wyeliminowanie agentury ze struktur państwa polskiego, zarówno administracyjnych, jak i politycznych. W Polsce głośna była również sprawa wojciecha olszańskiego, który ma pseudonim Aleksandra Jabłonowskiego. po wydarzeniach w Kaliszu został aresztowany. Czy uważa Pan za jego, jego działania, za taki objaw agenturalności tych ludzi, którzy go popierają? Nie mam pełnej wiedzy faktograficznej na ten temat sprawę kaliską widziałem poprzez media, w telewizji, i rzeczywiście było to dla mnie świadome działanie prowokacyjne mające doprowadzić do struktur sytuacji prowokacyjnej, antypolskiej sytuacji prowokacyjnej. Tak to, tak to odbieram, tak to wówczas odbierałem. Czy genezą jest głupota, bądź polityczne szaleństwo, czy też agenturalność, no to musi orzec, muszą orzec odpowiednie służby, odpowiednie instancje, a ostatecznie sąd. Dużo wyborców Prawa i Sprawiedliwości wskazuje Konfederację jako opcję rosyjską, nazywając ją często w mediach społecznościowych Konfederację Czy pan podziela ten pogląd? Ja myślę tak nie wypowiadał o Konfederacji, bo Konfederacja jest zbiorem różnych partii, jak wiadomo, prawda, za to istotną rolę. W tym zbiorze partii taką naj, najstarszą, najsilniejszą, najbardziej konsekwentną jest formacja Korwina, pana, pana Korwina Mikke. I ona od początku, gdy powstała, była formacją jasno deklarującą swoją prorosyjskość i przez ubiegłe 30 lat zawsze do niej powracającą, nie ukrywającą tego faktu nigdy. Więc myślę, że mamy tego świadomość. i Dzisiaj, gdy znaleźliśmy się w sytuacji zagrożenia wojennego, nie mówimy już o czystej polityce, nie mówimy tylko o gospodarce, mówimy po prostu o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa w wymiarze wojennym. No, najwyższy czas, żeby Korwin-Mikke i jego zwolennicy zdali sobie sprawę, że działają na rzecz imperializmu za plecami którego. Stoi broń atomowa i stoi dążenie do zajęcia terytoriów także grożącego bezpieczeństwu państwa polskiego, więc ich działania są naprawdę dla Polski niebezpieczne. Czyli nie wierzy Pan w to, że mogą tam być rosyjscy agenci, jak sugerują niektórzy? Nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie mam dostatecznej wiedzy w tej sprawie. O ile mam dosyć pełną wiedzę, ilu agentów było na przykład w Maftelekom i Elektronik, czyli tym, tych firm, które były przez Rosjan i rosyjskie służby zareklamowane jako, jako pośrednicy w remoncie samolotów tu 154 na co się zgodził ówczesny. Minister Obrony Narodowej pan Bogdan Klich, wiedząc o tym, że to jest decyzja rosyjska i wiedząc o tym, że to jest kontrola rosyjskich służb specjalnych, i tutaj mam pełen, pełen materiał dowodowy i mogę na ten temat spokojnie się wypowiedzieć. To jeżeli pan mi dostarczy taki materiał dowodowy dotyczący pana Korwina Mikke, no to oczywiście na pewno to zbadam i wtedy się wypowiem, ale taki materiał dowodowy istnieje tylko dotyczący jego poglądów. Ale nie uzależnień y, y, na przykład takich, o których Pan mówi. Wracając do sytuacji, ja ich nie mam. Wracając do sytuacji wojennej za naszą wschodnią granicą. Czy uważa Pan, że na dzień dzisiejszy Polska jest bezpieczna i NATO jako sojusz jest najsilniejszy w swojej historii? NATO na, jako sojusz na pewno jest najsilniejszą strukturą militarną na świecie. To jest, to jest bezsporne ale nie lekceważyłbym w żadnym wypadku potencjału militarnego i także finansowo-gospodarczego sojuszu, który zbudowała Rosja w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czyli sojuszu łączącego Rosję, Chiny i Koreę Północną. Przynajmniej jest jeszcze problem Iranu, ale on ma trochę inny. Trochę inny aspekt, ale te trzy państwa stanowią rzeczywiste zagrożenie, także dlatego, że upowszechnia się od 50 lat taką historię, którą nawet czasem całkiem poważni politycy powtarzają, a już z pewnością nieroztropne media, że tutaj jest konflikt chińsko-rosyjski, że trzeba popierać Chiny przeciwko Rosji i tak dalej. To nieprawda po prostu. Sojusz chińsko-rosyjski, wspierany przez ich narzędzie, jakim jest Korea Północna, jest tak silny wewnętrznie, że nie widzę niestety szans na jego rozbicie i stanowi bardzo poważne, także w wymiarze militarnym, zagrożenie dla bezpieczeństwa świata. Myśli pan, że na dzień dzisiejszy, na przykład, mówiło się o, na początku inwazji Rosji na Ukrainę, że Chiny mogą ostrzyć sobie zęby na Tajwan. Na razie chyba ta perspektywa inwazji na Tajwan odsunęła się bardzo mocno w czasie. Widzą też reakcję Zachodu, ale w przypadku takiego działania Chińskiej Republiki Ludowej, uważa pan, że Zachód wyszedłby z takiego starcia zwycięsko? Ja powiem szczerze, nie mam takiej wiedzy jak pan. Gratuluję, że Chiny, że, że Chiny zrezygnowały z ataku na Tajwan. Uważam, nie że tak mówię, nie że jest. zrezygnowały, ale że mogły przełożyć go w czasie. No, na pewno dzisiaj tego ataku nie ma. Tutaj się zgadzamy, że przynajmniej jeżeli chodzi o go, do godziny 18, w której tę prowadzimy rozmowę, taki atak nie nastąpił, ale Tajwan jest. Głównym obiektem ataku chińskiego ze względu na ich tożsamość i ze względu na zdawanie, rozumienie, że dla wszystkich Chińczyków znaczy, istnieje bardzo duża część społeczności chińskiej, która uważa Tajwan za, rzeczywisty, za rzeczywiste źródło tożsamości. I, y, y, I władzy w Chinach, więc to jest dla. Komunistów chińskich, rzeczywiście jeden z naj, naj, najważniejszych punktów ataku. Sądzę, że są, będą gotowi zaatakować Tajwan w każdym momencie, bez względu na to, czy to będzie jutro, pojutrze czy dopiero za pięć lat, wtedy, kiedy powstanie taka, kiedy ocenią, że mają taką szansę i taką możliwość. Dlatego też bym był bardzo ostrożny w decydowaniu, że odkładają to, nie odkładają, czekają na ten moment. Oznaczałoby to Trzecią Wojnę światową według Pana? To jest bardzo prawdopodobne. Nie wiem, czy tak by się stało, ale to jest, to jest prawdopodobne. Podobnie jak bardzo prawdopodobnym takim działaniem jest ta agresja militarna, którą rozpoczęła. Federacja Rosyjska w lutym tego roku. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że celem tej operacji militarnej jest zrealizowanie traktatów, projektów traktatów, które pan Putin przekazał Stanom Zjednoczonym i drugi, drugi, drugą wersję przekazał sekretarzowi generalnemu NATO, bo to są traktaty skierowane do NATO i do Stanów Zjednoczonych, które de facto oznaczają wyeliminowanie Stanów Zjednoczonych z Europy i zdominowanie całej Europy przez Federację Rosyjską. Taki jest faktyczny sens tych traktatów. Otóż atak na. Ukrainę, to nie jest tylko atak na państwo ukraińskie, ale to jest atak na całą Europę i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Jaki będzie tok tych wydarzeń, zobaczymy. Zależy on od tego, czy sojuszowi zachodniemu uda się powstrzymać ekspansję rosyjską na Ukrainie. Jeżeli się nie uda, to wtedy następne państwa znajdą się w zagrożeniu. A myśli Pan, że Unia Europejska rozumie skalę zagrożenia i odpowiednio na nie reaguje? Powiedziałbym tak. Unia Europejska w swoich deklaracjach publicznych, właśnie deklaruje od przynajmniej miesiąca, mniej więcej, bo w pierwszym okresie było trochę inaczej. Tak długo, jak długo trwały rozmowy, bo warto pamiętać, że rozmowy na temat tych traktatów w Genewie trwały na przełomie roku. 2021-2022, mniej więcej do połowy stycznia. Dopiero wtedy rozeszła się, rozeszły się te rozmowy i wtedy Rosjanie podjęli decyzję o bezpośrednim ataku militarnym na, na Ukrainę, żeby wymusić ustępstwa na Stanach Zjednoczonych i na NATO, bo taki jest cel tej wojny ukraińskiej. Wtedy też Unia Europejska była mniej, tak powiem, zdecydowana w swoich deklaracjach. Teraz te deklaracje są bardzo daleko idące to olbrzymie. Olbrzymia zasługa Polski, przede wszystkim Polski, państw Europy Środkowej, które wraz z Polską jednoznacznie powiedziały, że nie ustąpią w żąd na żądaniom rosyjskim, nie zgodzą się na te... Imperialne żądania rosyjskie, i to było momentem przełomowym w historii tego, tego konfliktu. Ale to są deklaracje. Za to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zwłaszcza jeżeli chodzi o Niemcy, to musimy mieć świadomość, że strategia, czyli długofalowa polityka niemiecka, jak dotąd nie uległa zmianie i nadal liczy na sojusz z Rosją i tak jak on doprowadził do tej skali zagrożeń, w jakiej się znaleźliśmy, tak może być olbrzymim niebezpieczeństwem dla wolności, niepodległości państw europejskich także na przyszłość, jeżeli dojdzie na przykład. A do zrealizowania programu obecnego rządu niemieckiego. Jak Państwo wiecie, obecny rząd zadeklarował w porozumieniu, które zostało zawarte i jest podstawą tego rządu, że celem tego rządu jest stworzenie jednego państwa europejskiego. Że to jest celem politycznym rządu pana Scholza. No więc, gdyby doszło do stworzenia niemieckiego państwa europejskiego, to to by było katastrofą jeżeli chodzi także o umożliwienie umożliwienie imperializmu rosyjskiego, bo takie byłyby tego konsekwencje. Dlatego też tak niebezpieczne są te ataki na Polskę ze strony Niemiec i ze strony niemieckich zwolenników w aparacie Unii Europejskiej, które posługując się propagandą Platformy Obywatelskiej próbują posługiwać się argumentami, że w Polsce nie ma rządności, etc., etc. Prawda? co jest absolutną bzdurą i wszyscy są świadomi, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, za to jest pewnego rodzaju narzędziem presji na Polskę, żeby po Polska się podporządkowała procesowi tworzenia jednego państwa, państwa niemieckiego z Unii Europejskiej, a to jest, to byłaby, powtarzam, katastrofa nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy. Niepodległość Polski jest warunkiem utrzymania niepodległości innych Państw europejskich, tak jak całość, bezpieczeństwo, istnienie Ukrainy jest dla nas tego typu warunkiem. Z tego musimy sobie zdawać sprawę i nie ustępować tym żądaniom ze strony. Unii Europejskiej, które, powtarzam raz jeszcze, mogą doprowadzić do katastrofy, tak jak żądania, żeby w ogóle wprowadzić uzależnienie między tak zwaną praworządnością, a co jest ideologią, a nie praworządnością, a finansami, korzystaniu z finansów, wspólnych finansów, za które przecież odpowiadamy, bo to większość z nich to, są, to jest kredyt, który wzięliśmy i który za który będziemy odpowiadali. Więc to są pieniądze, które nam się po prostu najnormalniej w świecie należą. Uzależnienie nich od tak praworządności stworzyło sytuację bardzo trudną, kryzysową, w której obecnie się znajdujemy. Jeżeli teraz ustąpimy i zgodzimy się na uzależnienie Polski od prawa Unii Europejskiej. Tam, gdzie to nie jest przesądzone przez traktaty, to stworzymy następny, następny krok, który pozwoli Niemcom i ich zwolennikom podporządkowywać Polskę temu przyszłemu państwu Panie niemieckiemu. Trzeba bardzo w tej sprawie być ostrożnym. Polityko rozpisywało się na temat tego, że ponoć, oczywiście nie ma takiego oficjalnego potwierdzenia, na przykład na konferencji prasowej, ale ponoć przywódcy Włoch, Francji i Niemiec po cichu zgadzają się w sprawie tego, że część Ukrainy należałoby Putinowi oddać po to, żeby Zachował twarz, żeby zachować pewną strukturę bezpieczeństwa w Europie. Oczywiście prezydent Zełęski odpowiada, że ani centymetra ziemi nie oddadzą Rosjanom za darmo. Uważa pan, że rzeczywiście jest takie nastawienie w Europie Zachodniej cały czas, mimo tego, co teraz obserwujemy na Ukrainie? Powiem szczerze, że nie widziałem, że do tej. Do tego układu, do tego sojuszu niemiecko-francuskiego dołączyły też Włochy, ale że taka była tendencja ze strony Niemiec i wspierających ich rządzących Francją. Rzeczywiście to było widoczne i to jest. Olbrzymim zagrożeniem. To jest bezsporne. To jest olbrzymim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa całej Europy. Jest konsekwencją budowy właśnie tego państwa europejskiego, prawda? które gdyby powstało, to prędzej czy później stanie się sojusznikiem. Rosji z dążeniami do wyeliminowania z jednej strony Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony niepodległości państw Europy Środkowej, uważa pan, w że przede wszystkim Uważa Pan, że spór między Brukselą a Warszawą jest spowodowany tylko odmienną wizją przyszłości Europy? Na ale zapewne to sami... można, można znaleźć także inne elementy, ale one wszystkie skupiają się w tym, co jest najważniejsze dla każdego narodu i dla każdego państwa niepodległość, bo i problemy ideowe, i problemy gospodarcze, i problemy militarne, i problemy społeczne są tylko częścią tego, co nazywamy niepodległością. To niepodległość decyduje o tym, czy jesteśmy w stanie kształtować nasz byt, nasze życie tak, jak każe nam nasza historia i nasza tożsamość, czy też będziemy tylko cudzym narzędziem. Uważa Pan, że koncepcja Europy Ojczyzn zwycięży ostatecznie w ramach Unii Europejskiej? To dla nas bardzo ważne. To dla nas bardzo ważne, żeby posługując się tymi argumentami, które są szeroko akceptowane wśród wielu innych państw europejskich, bronić się przed likwidacją polskiej niepodległości, A proszę zobaczyć, że gdyby nie Polska niepodległa, gdyby nadal rządziła w Polsce Platforma Obywatelska, to dzisiaj Rosja by już dawno zdominowała całą Europę, a my byśmy byli tak samo bezradni w sferze energetycznej, jak bezradni są dzisiaj. Czy Węgry, Słowacja? A czy w mniejszym stopniu, ale też Czesi. Więc powtarzam jeszcze raz, obrona niepodległości jest warunkiem także budowy dostatniego, bezpiecznego polskiego państwa. Uważa pan, że do 2015 roku Polska nie była niepodległa? Uważam, że Polska zdobywała niepodległość i rozszerzała swoją niepodległość wraz z rządami. Formacji Niepodległościowej, których pierwszym, pierwszym... Reprezentantem był rząd Jana Olszewskiego w, od 1991 roku do połowy roku 1992. Potem, wtedy, został sformułowany program niepodległościowy, zarówno w sferze społecznej, administracyjnej, jak i gospodarczej. I ten, ten program do dzisiaj jest kontynuowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedtem, w sposób niesłychanie istotny i kluczowy przez pana prezydenta. Lecha Kaczyńskiego dzisiaj przez Rząd Zjednoczonej Prawicy. Właśnie otrzymaliśmy pismo z prokuratury, które głosi, że sąd rejonowy zgodził się rozpoznał pozytywnie wniosek w sprawie Wiktora R. Natomiast w sprawie Nikołaja K na wniosek prokuratury został ten wniosek odrzucony i jaki jest pana krótki komentarz na temat tego, co zadecydował dzisiaj sąd rejonowy, Warszawa Mokotów? Uważam, że prokuratora ma rację, oskarżając Pana Krasnokuckiego, bo zapewne o niego tutaj chodzi, dlatego że on odpowiadał za bardzo wiele decyzji, które były, przyczyniły się do tej tragedii, chociaż trzeba mieć świadomość, że ostateczną decyzję podejmowała centrala, o których zapewne kontrolerzy w ogóle nie wiedzieli, ale fałszywe, za fałszywe sprowadzanie był współodpowiedzialny Krasnokucki, bardziej jeszcze poza Ryżenką pan Plusnin. Nie wiem dlaczego jego nazwisko Ty się nie znalazło, ale pan, prokuratura tutaj ma swoje kompetencje i szkoda, że sąd nie zaakceptował punktu widzenia prokuratury, bo i był on słuszny. A na końcu pytanie od czytelników. I pierwsze pytanie, które było zadawane najczęściej. Czy badał się Pan kiedykolwiek psychiatrycznie? No, myślę, że ta osoba, która to pyta, może nam pokazać swoje badania psychiatryczne. Wtedy moja odpowiedź będzie dla niej istotna. Czy oglądał Pan film Polityka, gdzie przedstawiono karykaturę Pana postaci? Jak się ten film nazywa? Polityka. No? Nie, 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 nie oglądałem, ale jeżeli chodzi o walkę przeciwko mnie przy pomocy różnorodnych medialnych działań, to ona jest tak szeroka, pamiętam, w roku 1977, kiedy zostałem aresztowany po demonstracjach w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa, w Trybunie Ludu był taki wielki tytuł Macierewicz namawia młodzież, żeby poświęcili swoje życie że krew jest twórcą niepodległości, więc ataki, do, do ataków na mnie przywykłem i ci, którzy dzisiaj je kontynuują, są po prostu kontynuatorami propagandy komunistycznej, nic dziwnego. I na koniec, jak skomentuje pan oskarżenie Tomasza Piątka o pańskie powiązania rosyjskie? Pan Tomasz Piątek uważam ma dużą wiedzę na temat powiązań rosyjskich. Sam jest głęboko w tym problemie zanurzony. A bzdury, które pisze na mój temat, naprawdę no, są tak śmieszne, że przez bardzo długi czas uważałem, że każdy będzie sobie z tego wyłącznie żarty robił takim wspaniałym jeden z jego książek, oparta jest na tezie, że popierałem pana Mieczysława Rakowskiego i forsowałem pana Mieczysława Rakowskiego, ówczesnego wicepremiera, jednego z ważniejszych komunistów w Zespole Gierkowskim. Popierałem go jako twórcę programu gospodarczego Solidarności, zwłaszcza, zwłaszcza w Warszawie i w, i w w naszej części Solidarności. Nie powiem szczegółów, ponieważ wydaje mi się, że przyjdzie czas na to, żeby jednak zrobić mu proces. Takie bzdury, takie kłamstwa, takie absurdy, jakie tam są powypisywane, zasługują już na to, żeby skończyć z tą propagandą. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem był pan Antoni Macierewicz. Dziękuję bardzo.